Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Fighter? Bardzo ciekawej historii na pewno. I takiej podróży w głąb, trochę w siebie podejrzewam też. I zachęcam do zabrania partnerów, partnerki na ten film, bo to jest fajna przygoda przeżyć to razem. Ja myślę, że dużej dawki emocji, krwi, ale też człowieka, czyli walki o przyjaźń, o męską przyjaźń, walki o miłość, walki o honor i takiego zaznają, tak mi się wydaje, że zaznają takiego trochę sportowego, tego sportowego, bokserskiego świata, bo to też jest specyficzne środowisko, fenomenalne zresztą. Jeżeli ktoś się wychował w latach 80. i 90. i śledził amerykańskie kino sportu walki, to może sobie sam ułożyć jakiś tam scenariusz. Ponieważ nic nowego nie można wymyślić w tej kwestii, jedynie można sobie poskładać jakieś tam wątki i później, jeżeli się ktoś poskłada jakieś tam wątki, to może powiedzieć, o, to jest coś podobnego w takim filmie, tylko tego. Trzyma w napięciu, mega. Ja naprawdę miałem do samego końca, myślę sobie, kurde, jak to się skończy? Ja nie chciałem wiedzieć, jak to się skończy, więc no myślę, że widzom się spodoba. Myślę, że widzom się spodoba i tu trzeba powiedzieć szczerze, że naprawdę kobiety, które w większości są moimi obserwatorkami, spokojnie mogą iść ze swoimi mężczyznami do kina. Myślę, że nawet je będę namawiał do tego, że zazwyczaj jak są, na co idziemy do kina, idziemy na jakąś księżniczkę albo idziemy na, to ja je będę namawiał, żeby szły na Fightera, bo naprawdę warto, to nie jest tylko film o mordobiciu.